Państwa, Agnieszka Niemiec. Zapraszam na wtorkowe wydanie wydarzeń. 20-latek przyznał się do zabicia kobiety. Prokurator przesłuchał podejrzanego, który obszernie wyjaśnił, przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Zasnął za kierownicą. Zjechał na przeciwległy pas ruchu, wjechał do rowu i uderzył w drzewo. Dwudziestolatek przyznał się do zabójstwa 62-letniej mieszkanki Chocianowa. Nie potrafił jednak racjonalnie wytłumaczyć, dlaczego to zrobił. Usłyszał zarzut zabójstwa w związku z rozbojem. Grozi mu dożywocie. 20-letni mężczyzna, mieszkaniec Chocianowa, przyznał się do zabójstwa 62-letniej kobiety i jeszcze tego samego dnia usłyszał zarzuty. Zarzut dotyczy czynu z artykułu 148 paragraf 2 kodeksu karnego, a zatem dokonanie zabójstwa w związku z rozbojem. Prokurator przesłuchał podejrzanego, który obszernie wyjaśnił, przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Po czym prokurator wystosował do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Mężczyzna nie potrafił jednak racjonalnie wyjaśnić, dlaczego zabił 62-latkę. Wiadomo, że z jej mieszkania zniknął telefon komórkowy. Śledztwo cały czas trwa. Na ten moment nie wiadomo jeszcze dokładnie, jakim narzędziem młody mężczyzna odebrał życie kobiecie. W mieszkaniu Chocianowianki śledczy zabezpieczyli szereg przedmiotów. Biegli ustalają, które z nich było narzędziem zbrodni. Wiadomo już, że 20-latek wychowywał się w domu dziecka oraz przebywał w ośrodku wychowawczym dla młodzieży. Nieoficjalnie mówi się, że ma problem z narkotykami. Z uwagi na młody wiek tego podejrzanego nie mógł mieć bogatej kartoteki, natomiast w sprawach tego typu, w sprawach o zbrodnie niezbędne jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego i wtedy będziemy wiedzieli dużo więcej. Przypomnijmy, że ciało kobiety zostało odnalezione w niedzielę w bloku przy ulicy Kolonialnej w Chocianowie. Sekcja zwłok kobiety da odpowiedź, kiedy dokładnie zginęła. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora. 20-latek trafił na 3 miesiące do aresztu tymczasowego. Za kratami może spędzić najmniej 15 lat. Niewykluczone jednak, że w więzieniu będzie do końca swojego życia. Mimo 2 sądowych zakazów prowadzenia samochodu postanowił usiąść za kierownicą. Przejażdżka zakończyła się w przydrożnym rowie, bo mężczyzna był tak pijany, że zasnął w trakcie jazdy. Policjanci zatrzymali 39-latka ze Zgorzelca, który jechał drogą krajową nr 94 w kierunku Chojnowa. Sęk w tym, że zdecydowanie brakowało mu trzeźwego oka. Zasnął za kierownicą, zjechał na przeciwległy pas ruchu, wjechał do rowu i uderzył w drzewo. Okazało się, że sąd dwukrotnie zakazał 39-latkowi kierowania pojazdami. Mężczyzna już do końca życia miał omijać fotel kierowcy, ale zbagatelizował wyrok sądu. Co nim kierowało? Wyczuwalna była od niego silna woń alkoholu, badanie alkomatem wykazało 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Niebawem kierowca ze Zgorzelca stanie przed sądem. Za złamanie zakazu grozi mu 5-letnia odsiadka, a za kierowanie na podwójnym gazie kara do 3 lat pozbawienia wolności. Przez kilka tygodni czuł się bezkarny i kradł na potęgę. Teraz 25-latek wpadł w ręce mundurowych i odpowie przed sądem. Od początku roku w różnych sklepach na terenie Głogowa dochodziło do licznych kradzieży. Policjanci prowadzili w tej sprawie wzmożone działania. Dzięki pracy operacyjnej funkcjonariusze ustalili dane mężczyzny podejrzanego o te czyny. Sprawcą okazał się 25-letni mieszkaniec Głogowa. Szybko okazało się, że zatrzymany mężczyzna dopuścił się 11 kradzieży. Sprawca działał na terenie sklepów wielkopowierzchniowych. 25-latek został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Zebrany materiał dowodowy pozwoli na przedstawienie mężczyźnie zarzutów dokonania kradzieży w warunkach powrotu do przestępstwa. Za popełnione czyny mężczyzna odpowie przed sądem. A łączna wartość skradzionych przedmiotów to ponad 3000 zł. Teraz mężczyźnie grozi nawet 5 lat więzienia. A w dalszej części wydarzeń zobaczycie Państwo jeszcze... Co z kamienicą po pożarze? Pojedziemy, sprawdzimy, czy użytkuje ten budynek. Jeśli tak, to zostanie na niego nałożona kara. Rozwija się najszybciej w Polsce. Jesteśmy jednym z najdynamiczniej rozwijających się regionów w Unii Europejskiej, na pewno najdynamiczniej rozwijającym się regionem w Polsce.
Inspektorzy nadzoru budowlanego wezwali do dopełnienia formalności właściciela budynku przy ulicy Asnyka, gdzie w listopadzie ubiegłego roku wybuchł pożar. Okazało się, że część nieruchomości nie ma odbioru budowlanego, a zatem była użytkowana nielegalnie. To oznacza kłopot właściciela. Wracamy do sprawy kamienicy przy ulicy Asnyka, której lokatorzy w listopadzie ubiegłego roku musieli uciekać przed pożarem. W trakcie czynności, które po zdarzeniu prowadzili inspektorzy nadzoru budowlanego, okazało się, że budynek częściowo był użytkowany nielegalnie. Pozwolenie na użytkowanie ma lokal usługowy na dole i dwa lokale mieszkalne. Stwierdzono również, że inwestor, czyli tutaj właściciel, przystąpił do użytkowania pozostałej części budynku bez zawiadomienia organu nadzoru budowlanego. Co teraz? Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, właściciel budynku dostał 60 dni na dopełnienie formalności, albowiem zarówno dziś, jak i w momencie wybuchu pożaru nie miał prawa użytkować części pomieszczeń, także tych, z których ewakuowani zostali lokatorzy. Inspektorzy nadzoru budowlanego będą kontrolować sytuację. Pojedziemy, sprawdzimy, czy użytkuje ten budynek. Jeśli tak, to zostanie na niego nałożona kara z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego. Jak szacuje powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, kara może wynieść od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Termin dla wykonawcy mija pod koniec marca. Dynamiczny region, nowoczesny samorząd. Pod takim hasłem odbył się 10. Dolnośląski Kongres Samorządowy. We Wrocławiu dyskutowano o rozwoju regionu, a także o problemach, z którymi muszą poradzić sobie władze województwa. Już po raz 10. odbył się Dolnośląski Kongres Samorządowy. Tym razem osoby ze świata samorządu, biznesu czy mediów spotkały się na stadionie Tarczyński Arena we Wrocławiu. Przede wszystkim kongres to mówi o dynamice rozwoju Dolnego Śląska, ale również o tym, że Dolny Śląsk jest nowoczesny, bo te dwa hasła absolutnie pasują do Dolnego Śląska. Jesteśmy jednym z najdynamiczniej rozwijających się regionów w Unii Europejskiej, na pewno najdynamiczniej rozwijającym się regionem w Polsce. Kongres to przede wszystkim płaszczyzna do spotkań i debaty. W tym roku dyskutowano podczas trzech paneli tematycznych. Rozmawiano m.in. o zmianach w samorządzie, o rozwoju kolei w naszym regionie oraz o znaczeniu funduszy europejskich w rozwoju Dolnego Śląska. W zeszłym tygodniu mieliśmy podsumowanie w Ministerstwie Funduszy Regionalnych. Dolny Śląsk wydał 100% środków z poprzedniej perspektywy. Nie zmarnowaliśmy ani jednego euro, dlatego tak ważne jest przygotowanie wszystkich mieszkańców, samorządów i przedsiębiorców do tego, aby w tej nowej perspektywie również skorzystać z wszystkich środków unijnych. A przypomnę, że wynegocjowaliśmy rekordową kwotę 11 miliardów złotych. Władze województwa mogą przy tej okazji spotkać się z ekspertami i dyskutować na temat potrzebnych zmian w samorządzie. Nie faworyzowaliśmy żadnych dyscyplin sportowych w mijającej kadencji, wbrew pojawiającym się informacjom, mówi burmistrz Polkowic Łukasz Puźniecki. W sumie przeznaczono na wsparcie sportu 50 milionów złotych. Prawie 46 milionów złotych przeznaczono na piłkę nożną, koszykówkę kobiet i halową piłkę nożną. Na kolejnych miejscach z kwotami po ponad 800 tysięcy złotych kickboxing, podnoszenie ciężarów i kolarstwo. Zdziwiony jestem pytaniami, które pojawiają się ze strony radnych, gdyż to oni odpowiedzialni są za ustalenie wydatków na poszczególne dyscypliny i kreują budżet w taki sposób, który następnie wykonuje burmistrz Polkowic. Nie mogłem więc w jakikolwiek sposób faworyzować poszczególnych klubów sportowych, co jest zarzutem pojawiającym się ostatnio w toku kampanii wyborczej, a zupełnie pozbawionym podstaw, dodaje burmistrz Polkowic. Pieniądze przekazywane na poszczególne dyscypliny trafiały do właściwych podmiotów w wyniku konkursów, a następnie były wydatkowane w transparentny sposób. Cieszę się, że te ponad 50 milionów złotych w tej kadencji przeznaczone na sport przekładało się również, a może przede wszystkim na sukcesy takich, do takich należy na pewno wielokrotne Mistrzostwo Polski koszykarek, czy też, co mnie najbardziej cieszy, sukcesy i gra przede wszystkim polkowickiej młodzieży, bo de facto to sport dzieci i młodzieży powinien być kołem zamachowym tego wszystkiego, co dzieje się wokół sportu na terenie naszej gminy. Burmistrz dodaje, że inwestycja w młodzież zawsze się opłaca. Seniorzy wspominali dawny Lubin. To kolejne spotkanie z cyklu Dojrzale Wspaniali, którego organizatorem jest Muzeum Historyczne.
W każdy ostatni czwartek miesiąca seniorzy z Lubina i okolic spotykają się w Muzeum Historycznym. Prowadzącymi takich spotkań są specjaliści, doświadczeni praktycy, ale także pasjonaci i amatorzy różnych dziedzin życia. Tym razem do Lubina przyjechał Aleksander Wasilewski. Będzie rozmowa na temat nadodrzańskiej części powiatu lubińskiego w aspekcie 80. rocznicy polskiego osadnictwa na ziemiach odzyskanych. Projekt Dojrzale Wspaniali jest dedykowany seniorom z Lubina i okolic. Ja tutaj proponuję te tematy, ale też zawsze jestem w kontakcie z seniorami, słucham, czego oni oczekują, na jakie tematy chcieliby mieć poruszane, także działamy tutaj, że tak powiem, wielotorowo. Spotkanie w ratuszu odbyło się pod nazwą Klub Wspomnień, czyli Lubin sprzed lat. Druga edycja projektu będzie trwała do końca czerwca. W dzisiejszych wydarzeniach to już wszystkie informacje. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.